Czy ja wiem, czy one były ciężkie? One na pewno były takie nieprzewidywalne. Pierwszy raz w życiu jesteś mamą, masz dzidziusia na rękach i jeszcze musisz zapewnić mu wszystkie rzeczy, których potrzebuje, więc to jest ogromne wyzwanie na pewno, ale to jest takie mierzenie się z materią zupełnie nową, dlatego to jest trudne. Ale jestem zaskoczona, znaczy byłam, a nie jestem, jestem bardzo zaskoczona tym, jak bardzo macierzyństwo jest jednak jakieś takie naturalne i instynktowne. Wydawało mi się, że tego wszystkiego trzeba się nauczyć i pójść do szkoły i odrobić lekcje, a na szczęście do końca tak nie jest. Po prostu to się czuje i matki dużo rzeczy wiedzą i w ogóle nie wiem, jak to się dzieje. To jest jakaś magia, to jest jakaś taka niesamowita więź, połączenie z tym dzieckiem, że pomimo tego, że na przykład moja mama też dużo pomaga i mój mąż pomaga, to mama wie najlepiej, jakoś jakiegoś coś... Coś takiego w tym jest. Choć jak małemu zdarza się czasami, jak nie może zapaść w sen, zapłakać wieczorem, to znowu najlepiej uspokaja go mój mąż. I na przykład ja go noszę, on tam płacze i kwili, a mój mąż cyk, weźmie go na ręce, ma taki swój sposób, nie będę zdradzała, którego super usypia i po prostu mały odlatuje w sekundę, więc chyba wszyscy w tej opiece są potrzebni, żeby to dziecko miało taki chyba fajny rozwój, bo to też nie chodzi o to, żeby dziecko cały czas wisiało na mamie przyczepione, ale żeby dostawało tę miłość, to poczucie bezpieczeństwa od wszystkich osób, które się nim zajmują.